Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Eee, oczywiście przypominam, że partnerem kanału jest Ergol.com, gdzie z kodem koza macie 7% zniżki, więc zapraszam na stronę. Eee, szczególnie teraz premierę mają nowe koszulki. Eee, nie wiem, czy już się pojawiły, ale na pewno jak tylko będą dostępne dla sklepów, to Ergol będzie miały je w swojej ofercie więc między innymi koszulki, nie wiem, nowe Juventusu eee, to jest coś, co możecie zgarnąć, chociaż będąc trenerem Romy, Zachęcać do koszulek Juventusu, wiemy jak jest, ale na szczęście nikt z zarządu AS Roma tego nie ogląda. Zarząd AS Roma jednak przygląda się w ogóle naszej pracy, jak na razie są zadowoleni, bo jest z czego być zadowolonym. Jesteśmy w fajnym miejscu, to wszystko wygląda naprawdę ok, więc tylko czekać aż się zepsuje. No właśnie, a propos psucia, według wielu z was ja psuję tę karierę, z tym, że nie chcę mieć za dużo pieniędzy i jakby... Czytałem komentarze i zastanowiłem się, jakie najlepsze jest rozwiązanie, bo rozumiem, że sprzedawanie zawodników za półwartości odbiera mm, możliwość negocjowania ich cen e, i że to nie wszystkim się podoba, dlatego sprawa jest prosta. E, i będziemy robili tak, że po prostu przy, przy każdym nowym oknie transferowym dzielimy budżet na pół. No i to 50% trzeba będzie gdzieś wyrzucić. Po prostu jakby zakładając, że nie wiem, klub daje nam takie wyzwanie czy coś, jakby. Słuchajcie, i to nie jest kwestia realizmu, nierealizmu do końca, tylko to jest kwestia w jakiś sposób dobrej zabawy, bo kariera, jakby dla mnie dobrej zabawy przede wszystkim, bo ja rozumiem, że można zrobić jedną karierę, w której nie interesują nas żadne ograniczenia i limity, ale jeżeli tych karier robi się kilka w roku, to chce się czegoś więcej. Zobaczcie, mamy w budżecie teraz 55 milionów. Koksu sprzedałem za 30 milionów. Zakładając, że mógłbym go sprzedać za, myślę, luzik 75 milionów, to mielibyśmy w tym momencie jako Roma 120 milionów. 120 milionów przy odpowiednich negocjacjach byłoby w stanie dać nam na przykład Markusa Rashforda, myślę. Bylibyśmy w stanie ściągnąć, a ja chciałbym go ściągnąć, tylko chciałbym, żeby tego typu transfery kosztowały nas masę wysiłku, żeby rzeczywiście kupienie gościa za 100 milionów, 60, 70, 80 było wyzwaniem, a nie było. Bo tyle dostajemy po prostu z automatu na początek sezonu od gry, bo ta stwierdza sobie, że zespoły, e, które w życiu nie miałyby takich pieniędzy, miałyby takie pieniądze. I to jest tego typu kwestia, że ja chcę czuć tutaj. E, ja chcę czuć tutaj satysfakcję po prostu z tego. E, I no, zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to dzielenie na pół budżetu jest spoko, bo wtedy e, po prostu. <laughs> no, w obrębie danego budżetu będziemy zarabiali, co prawda cały czas to sprawia, że... Yy, duża sprzedaż, bardzo duża, będzie nam dawała bardzo dużo yy, środków do budżetu, ale tego nie obejdziemy. Na pewno, i przy kolejnej karierze, gdzie będziemy szli od najniższych szczebli, trzeba będzie wymyślić jakieś fajne finansowe ograniczenia, żeby znowu nie było tak, że, że w pewnym momencie mamy pieniądze, które e, przerastają ligę kilkukrotnie, i, i jest to totalnie bez sensu. Więc, jeżeli macie jakiś fajny pomysł na to obostrzenia, które byłyby sensowne, dawajcie je na dole w komentarzach. E, I dziękuję, że się udzielacie. Jakby rozumiem, że nie wszystkim przez. Wszystko musi pasować. Plus e, jakby spoko. Co prawda, jakby albo nieważne. Dobra, e, skupmy się już na tym, co czeka nas, słuchajcie, w najbliższych dniach. E, bo przed nami mecz SaSuolo i tu otwiera nam się okno transferowe. E, zatem odchodzą niektórzy piłkarze e, i mamy w budżecie teraz 61 milionów. Tak więc 30 milionów to jest nasz budżet transferowy. I teraz tak. E, wiem, że niektórzy nie lubią tego podpisywania zawodników, dawania bonusów wolnym piłkarzem, ale już tego się nie da zrobić inaczej, no po prostu nie wygląda, nie, nie da się tego zrobić, więc e, jak najszybciej po prostu znajdziemy sobie jakiegoś juniora, któremu dajemy 30 milionów tam juniora, czy, czy po prostu jakiegokolwiek zawodnika i możecie sobie wyobrazić, że to jest cokolwiek, co chcecie, żeby to było, e, to może być e, dotacja jakaś, to mogą być po prostu pieniądze na obrót klubowy, bo pamiętajcie też przede wszystkim, to jest turbo istotne, że e, zakup zawodnika e, bardzo w sensie zakup zawodnika W sensie, no tak, no sprzedaż zawodnika Bardzo często To nie polega na tym Że klub sprzedaje gościa I dostaje te pieniądze na konto Nawet w takim procencie, jaki my, my dostajemy nie? I, e, I to jest I to jest coś, czego jakby no Ja nie rozumiem, czemu to jest w tej grze tak rozwiązane Jak jest rozwiązane, no ale tak jest I z tym już e, nic nie zrobimy e, że, że tak to wygląda No ale, no co zrobić Płacimy ci ile tam, nie wiem Dwie dechy. I tu Ci dajemy 31, żeby zdjąć płacę. Okej, okay. no i to akurat wychodzi w ten sposób. Dobra, tak więc e, to mamy. Oni się oczywiście na to zgadzają. E, no i to jest, nas, to jest nasz budżet na e, tegoroczne okno transferowe. Uważam, że jest to budżet fajny. Uważam, że jest to budżet e, bardzo spoko. I, i, I jest on w miarę sensowny. Oczywiście jak na taką Romę. I tak jest bardzo duży. E, bo kiedy spojrzelibyśmy na... A zresztą zobaczmy jedną rzecz. Bo to mnie bardzo interesuje. ASRO... Ma rekord. E, rekord transfer. Zobaczmy sobie. as Roma ma rekord transfer. Słuchajcie, najdrożej. E, a to jest naj, naj, najwyższa sprzedaż. E, e, rekord Arrivals. Tu będzie to. E, i, I zobaczmy, jak to wygląda. Słuchajcie, najdroższe transfery AS-ROMy. To był raz kupiony. Patryk Sik za 42 miliony. Tamia Abraham 41 milionów. Gabriel Batistuta. To były zamierzchłe czasy. No, Spina z Juve to było 30 milionów. W tych takich nowszych czasach. 26 Nzondzi. 26 Marasz Kumbulla. Więc słuchajcie, no to jest zespół, który... Wydaje spore pieniądze, jak na Italię to są bardzo duże pieniądze, no ten najdroższy to Patrick Schick, no to 42 miliony do tej pory to jest rekord transferowy, więc no pamiętajmy o tym, że no teraz zrobienie transferów za 80 i robienie takich transferów 80, 60, 40... Co w FIFA nie jest wcale dziwne, no to by było bicie tego rekordu za każdym razem. A zresztą i tak już jeden rekord pobiliśmy znacząco, dając gigantyczne pieniądze za Giacomo Raspadoriego. Więc wydaje mi się, że po prostu teraz to cięcie budżetu opół jest najbardziej sensownym rozwiązaniem. I tyle. Mamy wiadomości o zawodnikach, którzy opuścili klub, mamy informacje o juniorach. E, którzy się tutaj kształcą. E, na pewno ten Rosji wygląda naprawdę imponująco. Natomiast teraz my e, musimy wyznaczyć sobie cele na to okno transferowe i wydaje się, że ten cel. Jest jeden i jest konkretny, a mianowicie potrzebujemy jak najbardziej środkowego obrońcy. Ponieważ, jeżeli chodzi o zmianę na tej pozycji, no kupiliśmy tylko tego gościa, no ale on jest absolutnym niewypałem. Tak więc, potrzebny jest nam bardzo mocno środkowy obrońca z prawdziwego zdarzenia. I zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Kogo uda nam się tutaj sprowadzić, bo oczywiście na liście, bo to jest taki sezon, gdzie też możemy pójść po młodych piłkarzy. Ja bardzo chciałbym. To zrobić. No i my na liście yy, mamy ciekawych, w miarę młodych zawodników, tak? Tylko, no czy to jest ten poziom? Bo ten Amme No 19 lat, niby. No niby by mógł się tu porozwijać, ale ciężko powiedzieć. Ten ziomeczek, 22 lata. Yy, no i jest ten 20-letni Brazylijczyk, i on wy wygląda moim zdaniem najsensowniej, bo to jednak jest wiecie. 20 lat, 7, 4. Rok różnica 6 rola. Więc ja mam taką propozycję. Ja bym zrobił tak: kupiłbym na pewno e, tego ziomeczka, bo on do tej naszej roli jest e, najbardziej e, ciekawy. Więc ja tutaj zaproponuję: e, kupno, zobaczymy, co oni powiedzą. E, 5700, i tu dajmy sobie 8,5. E, zlećmy negocjacje tutaj. I tutaj to są takie grosze, nas to nie interesuje. I tego gościa, jak kupimy, od razu wypożyczymy. Jego potraktujemy sobie jako juniora yy, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek ja nie ukrywam, że mnie jeszcze. Odrobinkę zastanawia ten Garcia, czy nad nim się nie powinniśmy tutaj troszeczkę zastanowić, bo to jest taki Esio, którego ewentualnie można dać na szóstkę, e, i to byłaby opcja niegłupia. E, I tu można się zastanowić nad tym chłopakiem. Naprawdę, no chyba, że wypożyczenie kiwiora, ale widzimy, że oni nie chcą nam go wypożyczyć. No dobra, więc to mamy zrobione na razie. E, więc ci młodzi się tutaj nam w tle e, będą, e, będą robili. Tymczasem my No my lecimy sobie chwilkę dalej No bo te transfery muszą się tam zadziałać A nie jeszcze tego nowego młodego Musimy dać na wypożyczenie Więc tak tu mamy dogadane zakupy W bardzo przyzwoitych pieniądzach I co my tutaj mamy Raport jeśli chodzi o juniorów No ale ci juniorzy na razie to nie jest to Nie widzimy tu nowego De Rossiego, Czy nowego Tottiego Zobaczymy tego Valentiniego na bramce Może będzie miał jakiekolwiek zadatki yy, i nawiąże, no nie wiem, do kogo w sumie. Mi najbardziej z Romą się, no oczywiście Szczęsna, ale z Włochów to chyba Morgan de Sanctis. No i zobaczmy, zarząd jest zachwycony, yy, jeśli chodzi o szkółkę juniorów. Zobaczmy, kogo my tutaj mamy na zrównoważonym. No tego bramkarza dajemy sobie oczywiście tutaj na razie na to. Yy, no i ty, panie Romano, no słuchajcie, no, nazwisko... Lepszego się nie dało sobie wyobrazić, prawda? A ten pan Romano, przy okazji, no to ja w nim widzę tutaj prawego skrzydłowego. To może chwilę potrwać, bo ta pracowitość nie jest idealna. E, ale e, dajemy go od razu na prawego skrzydłowego. No i pan e, Matia Romano naprawdę ma tutaj potencjał e, na zostanie nowym królem Rzymu. To by było coś fantastycznego. E, tymczasem e, przejdźmy sobie do tych negocjacji z juniorami. E, Binda otrzymał ofertę z Luton, niech on odchodzi, on nas nie interesuje. My akceptujemy tutaj te dwie oferty. E, no i zlecamy, zobaczymy, co nam się tutaj zleci, jak to będzie wyglądało z tymi młodymi. E, więc ciekawy jestem tego, no i oczywiście tego Kiadorę trzeba dać, da, dać na wypożyczenie i liczę, że jak najszybciej jakiś klub się na niego z, po niego zgłosi, e, no bo to jest chłopak, który no, no to, to nie jest ten poziom, którego my oczekujemy, prawda, i, i, i tutaj absolutnie musimy z nim... E, musi ktoś z nim popracować meczowo, i, i, i to jest to. No, dobra, zobaczymy. Gramy bez Jorentę, bo ten zawieszony. E, zobaczymy, czy uda nam się w tym meczu wygrać Sasuolo. I wygrywamy, miażdżymy Sasuolo. E, raspadori, Raspadori, Dybala i Madi e, zdobywa bramkę, więc tutaj naprawdę wygląda to dobrze. Naprawdę wygląda to bardzo E, ale to bardzo, bardzo dobrze. E, chciałbym tylko zobaczyć. Madi, to będzie Madi Kamara. Tak jest, dobra, czyli tu się wszystko zgadza. E, zobaczcie, graliśmy w ogóle z Winią na lewej obronie. Spina Spinacola bez miejsca w składzie. Jorentę, no, na razie, też poza jedenastką. E, no, powiem szczerze, wygląda to. Wygląda to naprawdę e, Ciekawie Czekamy na dalszy rozwój wypadków e, Więc mamy informację o Przyjściu, a w zasadzie odejściu zawodnika Czyli Luton Town e, podpisuje sobie Na przyszły sezon e, młodego Francuza i bardzo dobrze, ja bym im go oddał Już nawet teraz, bez najmniejszego problemu e, Mamy propozycję za Rożera I Banieza, ale Różer i Baniez nigdzie nie Odchodzi, jakby ja tę kadrę Chcę sobie zatrzymać taką Jaka jest, na razie nie chciałbym e, Nikogo sprzedawać Zalewski jest zadowolony z tego, że, że to miejsce jego w składzie jakoś tam się ustabilizowało. No i dwójka młodych piłkarzy e, akceptuje kontrakty, więc e, akceptujemy najpierw Brazylijczyka. E, tu oczywiście wszystko liczy, że będzie. Na, no, komputer w zasadzie sam negocjował te e, e, t, 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 tutaj, te sytuacje, więc pff, można było za czwórkę go wziąć nawet. No ale ja wierzę, że e, Ziomeczek z Almerii będzie tutaj naprawdę wartościowym elementem drużyny w krótkim czasie, więc zobaczymy jak będzie, więc Wisdom, czy też Wisdom, e, bierzemy go sobie od razu na wypożyczonko, zobaczymy co tu z chłopaka wyjdzie e, no i dobra, ja uważam, że te dwa wzmocnienia to jest coś, co jest naprawdę spoko e, bo nie chcę rozrywać tego duetu naszych obrońców e, ale musimy dodać sobie kogoś, kto może grać e, tutaj, więc e, zróbmy sobie teraz pyk i dajmy sobie ciebie Zawiara, no mamy aż dwu, ale ciebie chcemy wyporzucić, ciebie chcemy wyporzucić, więc tylko Ci dwaj zawodnicy się nie łapią, no jeden mógłby się nie łapać, ale chciałbym, żeby cały czas w Szarpnesie był ten nasz e, goalkeeper, więc to mamy zrobione, e, no bo na koniec sezon trzeba będzie po prostu podjąć e, bramkarską decyzję i tyle. E, patrzymy sobie zatem na zespół, możemy nawet zobaczyć to wiekiem e, i tak, ty kolego od razu idziesz na wypożyczenie i mam nadzieję, że będziemy mieli z tego wypożyczenia naprawdę spory pożytek. E, jeżeli chodzi o jego statystyki, to ja bym chciał, żeby on szedł w kierunku na razie, rozgrywającego obrońcy, bo może będziemy chcieli z niego zrobić kogoś, kto będzie mógł zagrać gdzieś na boku, coś w tym stylu, więc to powinno fajnie go rozwinąć. Ty dostałeś niedawno trening jesteś na liście wypożyczeń, więc liczę, że tutaj jak najszybciej to nam się uda. No i jeżeli chodzi o tego chłopaka, od razu patrzymy sobie na plan rozwoju, i no tutaj nad fizycznością musisz popracować, chłopie, więc dajemy Ci ścianę i mam nadzieję, że jak najszybciej tutaj rzeczywiście tę, tą ścianą się staniesz. Patrzymy na numery, jak to wygląda i zmieńmy Ci na razie numer, co? Ty masz piętnastkę, dajmy Ci jakiś taki też wyższy, dziewięćdziesiątkę, piątkę i Ty dostałeś dwójkę, ale też zmienimy Ci na razie numer. To są też na tyle młodzi zawodnicy, że można by było ich dodać do drużyny rezerw znaczy, no rezerw młodzieżowej, więc możemy im dać na razie te wyższe numery tymczasem gramy u siebie z Udinezę, odmawiamy propozycji odejścia Paulo Dybali, duże pieniądze z Premier League nas nie skuszą Paulo z nami zostaje, to jest wizytówka tego zespołu, no i na pewno tego typu zawodnika nie oddamy w środku sezonu no na to naprawdę nie mają co liczyć natomiast my gramy teraz z Udinezę Udinese jest w y, gazie, jest wysoko w tabeli, więc fajnie by było wygrać. Nie zmieniam składu względem ostatniego meczu, bo tam poszło nam świetnie. I tu wygrywamy. Barrow tym razem bierze na barki, ciężar e, zdobywania goli, i to się udaje. Zobaczcie, Liwakowicz, dobra ocena. No to naprawdę jak na razie twój pukać hula. To na razie bardzo dobrze wygląda. Też ci, którzy zeszli, no to Majorem mógł zagrać lepiej, ale i e, naprawdę przyzwoita ocena, e, więc możemy być zadowoleni. Co ciekawe, Spinacola e, dostał tutaj angaż podstawę 11 w miejsce naszego środkowego brońcy. To dosyć dziwny wybór, no ale nas to nie. Interesuje, natomiast e, ten zawodnik dostaje od razu wypożyczenie do e, Feyenoordu I to jest miejsce, gdzie się można rozwinąć świetnie. E, dlatego też z radością e, zgadzamy się na jego odejście do Holandii. E, na krótki czas liczę, że to sprawi, że on wróci do nas naprawdę. Fajną oceną ogólną, no co mogę powiedzieć? Czekamy na dalszy rozwój wypadków i mecz ze specją. No i powiem szczerze, też wykorzystując, słuchajcie, wykorzystując to, że tak dobrze sobie radzimy. Ja zastanawiam się, czy chcę coś dłubać w tym składzie, czy chcę coś tutaj zmienić, no bo jednak ten system działa dobrze. Przypominam, my też tutaj nie mamy europejskich rozgrywek, więc ta rotacja no, jest zawężona, ograniczona, a naprawdę ta Roma wygląda bardzo przyzwoicie. To jest 41 oczek, o jedno więcej niż ma Inter. Gonimy oczywiście Juve, gonimy oczywiście Milan i wygląda to naprawdę przyzwoicie. No zobaczcie, kogo my mamy na ławce. Jest Jorentes, Spinacola, dodaliśmy tego Brazylijczyka. Tak naprawdę, gdybym miał tutaj wyznaczyć jedno ogniwo, którego nam brakuje, no to jest ktoś, kto mógłby rzeczywiście realnie wzmocnić ofensywę. Bo napastnika e, na przykład, no po prostu tutaj nie mamy. No bo Zalewski wpuszczony na skrzydło, spoko. Vol, e, volpato można dać na skrzydło, można dać, ale nie ma takiego e, gościa, na którego patrzysz i mówisz. On tu będzie zdobywał gole. Tylko mamy jeden problem, słuchajcie. Mamy mało miejsca na ławce rezerwowych i trzeba dokonać wyboru. E, niestety, trzeba dokonać tutaj e, selekcji no i podjąć decyzję po prostu yy, bo nie możemy mieć tylu pomocników którzy nie grają a ściągnąć jeszcze napastnika który ich jednak wypchnie więc tak mamy Bowę który ma 22 lata ja uważam że jest piłkarzem z którym powinniśmy cały czas pracować i nad którym yy, który jest spoko rezerwowym dlatego z nim E, musimy porozmawiać na temat nowego kontraktu i zobaczymy, e, jaka będzie ta umowa, której on będzie oczekiwał. Przede wszystkim, rola w zespole jest tutaj kluczowa e, dla nas i, oby nie była kluczowa. Sporadyczne występy i jemu to odpowiada. Dla mnie super. Trzyletni kontrakt, idziemy po czteroletnią umowę. Jemu to odpowiada. Nas, jak i jego, jego agenta nie interesuje klauzula odstępnego, więc tutaj nie ma o czym rozmawiać. E, no i płaca. On zarabia dużo pieniędzy, przyznam szczerze, no ale musi mieć lepszy kontrakt, no bo tak to działa. Zatem 50 tutaj ja bym chciał, żebyś ty dostał bonus od bramek. Bo te bonusy motywacyjne to jest coś fajnego i jemu to odpowiada. Zatem podpisujemy długą umowę z tym zawodnikiem, co sprawia, że on na liście płac jest a nie, nie jest jakoś mega wysoko, no po prostu w Rzymie się dobrze płaci bo to jest, to jest takie miejsce jakie powinien zajmować ten zawodnik, patrzymy jeszcze na kończące się kontrakty ale poza Bindą nikogo nie mamy natomiast Zeki Czelik oraz Winia to są zawodnicy, którym kończą się kontrakty i na to na pewno warto zwrócić uwagę, ponieważ tak, Zeki 27 lat, czyli ma jeszcze czas. No i przede wszystkim, patrząc na to, jak gra, moim zdaniem warto się nad nim zastanowić. Winia. No, tu sytuacja wygląda zgoła inaczej, natomiast to jest taki joker, który jest w stanie obskoczyć nam kilka pozycji. Więc moim zdaniem, w oparciu o występy obecne, Zeki Czelik powinien być tutaj e, piłkarzem, którego przedłużymy. Oczywiście, warunki e, mogą być nawet lepsze, ale tu nie może być to ważny piłkarz. Sporadyczne występy? Rotacja i to jest to, na co liczyliśmy, bo to jest idealny rezerwowy e, i to mnie cieszy. I powiem szczerze, ja tu widzę. Czteroletnią umowę, nawet, ale oni chcą przedłużyć zaledwie rok. To jest bardzo ciekawa sprawa. Zekiczelik ew 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 ewidentnie chce zobaczyć, jak tu się sytuacja rozwinie. No to nie, my dajmy dwa lata, bo to jest piłkarz idealny z tą rolą, e jeżeli chodzi o to, co może nam dać. I powiem szczerze, ja nie mam problemu z tym, żeby dać mu klauzulę odstępnego. E jeżeli ktoś przyjdzie i da mi 3 miliony, czyli to jest dwa razy więcej niż on w tym momencie jest warty. To ja to zaakceptuję. Nie ma najmniejszego problemu. E, więc 30 milionów za Zekiego Czelika ktoś by musiał dać. No i płatność. E, w zasadzie płaca. No. Y, na takim poziomie bym dał. Im to odpowiada. Czyli on zostaje na tych samych warunkach finansowych. 100 koła bonusu. E, możliwość odejścia. No i super. Więc Zeki Czelik jest zabezpieczony. Eee, I w ten sposób się to prezentuje. Eee, Pelegriniego zabezpieczyć też trzeba będzie. No i przede wszystkim Baroła trzeba będzie tutaj zabezpieczyć. Wolpato. Eee, tak i nie, bo on raczej z pieniędzy jest zadowolony, bo zarabia sporo, więc jego bym na razie nie ruszał, bo to nam może zrobić problemy, ale jest tu spina cola, e, który będzie się starzał i będzie tylko gorszy. No i jest tutaj nasz turecki bramkarz, który teraz ma szczyt swojej wartości, e, jeśli chodzi, słuchajcie, o, e, o. O, 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 o to jak to będzie wyglądało, w sensie yy, ma swej wartości, jeśli chodzi o, o przyszłość kontraktową, więc tego gościa powinniśmy sprzedać w, po zamknięciu okna transferowego. Natomiast Barrow oraz Pellegrini to są kontrakty, które absolutnie trzeba przedłużyć i to są zawodnicy, którzy e, są piłkarzami mm, e, no, mega kluczowymi, no, i to pochłonie bardzo dużo naszego budżetu. Musa Baru jest pierwszym, który ląduje tutaj w, przy stoliku negocjacyjnym i mam nadzieję, że uda nam się to dogadać. Kluczowy piłkarz, nie mam z tym problemu, Musa, bo ja widzę w tobie ogromny potencjał, ale mam nadzieję, że ty z nami zwiążesz się długoletnią umową. Oni chcą dwóch lat, dajmy trzy lata. To jest nadal dobry kontrakt. No i klauzula odstępnego, ja uważam. Eee, no nie, po prostu zobaczymy, ale jeżeli przyjdzie bardzo duży klub, Muse Baroła raczej trzeba będzie sprzedać, bo to jest taki piłkarz, no, gdzie będzie trzeba uznać po prostu wyższość rywali eee, no i teraz finanse i ty wskakujesz no na wysoki poziom, jeśli chodzi o finanse musi wskoczyć na ten poziom Muse bo to musi odzwierciedlić to w jakim on jest miejscu, ale ja bym bardzo chciał żeby on tutaj miał jeszcze motywację do strzelania goli, więc to jest moim zdaniem ciekawa opcja kontraktu i im też odpowiada, zatem Barrow zostaje z nami na dłużej, e, zobaczcie, on w tym sezonie rozwinął się o 3, e, staty statystyki w tych rozgrywkach są szokująco dobre, to jest 20 spotkań, 14 goli, 5 asyst, a mówimy o piłkarzu, który nie gra na ataku, mimo dziewiątki na plecach, to nie jest zawodnik, który jest naszym napastnikiem, e, więc to bardzo mnie cieszy. No i patrzymy jeszcze w finanse, no bo tutaj jest Pellegrini. Pellegrini jest piłkarzem, który po prostu musi z nami zostać. To jest kapitano, to jest zawodnik, który w tym zespole ma być cały czas i ma być tutaj jak najdłużej. Liczę na to, e, że on przyjmie pięcioletnią e, propozycję umowy, że on zrozumie, że traktujemy go tutaj jako jednego z tych e, rzymskich piłkarzy. Jednak on chce przedłużyć zaledwie o rok. No, możemy zrobić to dwa lata, nie mamy z tym najmniejszego problemu. E, brak klauzuli odstępnego nas jak najbardziej satysfakcjonuje. E, no, i nasza propozycja, no to lepsza, lepsza umowa. Zobaczymy: 110. I oni się zgadzają, więc jest podwyżka no i jest przedłużenie kluczowej umowy. Mamy oczywiście tutaj wielu zawodników, nad którymi teraz trzeba będzie się zastanowić, słuchajcie, no bo tak w przyszłym sezonie będą na swoich ostatnich umowach Spinacola, VR, Camara. No i powiem szczerze, patrząc na tych wszystkich graczy, moim zdaniem Winia jest najbardziej wszechstronny. Urugwajczyk jest w stanie dać nam lewą obronę, jest w stanie dać nam środek obrony, jest w stanie dać nam środkowego e, pomocnika defensywnego. Nawet planem rozwoju możemy sobie sprawdzić e, ile by to zajęło, e, to jest 280 tygodni, ale to nie będzie gigantyczny minus w składzie zakładam, e, bo tam wszystkie statystyki się zgadzają, e, więc zobaczmy sobie, gdybym chciał go dać tutaj, to to nie jest minus i to jest istotne, nie? to jest bardzo ważna e, sprawa. Czyli tu mamy gościa, który zabezpiecza nam masę pozycji jako ten uzupełniający, e, więc jego e, no rozważam, żeby zostawić, bo tutaj sport za nim przemawia i wiek nie jest najgorszy. Jeśli chodzi o Wiara, to tutaj mamy 50, no nie najwyższą płacę, ale mamy gościa, który patrząc na e, pozycję. Zobaczmy to sobie. No, jest ciężki do miejscowienia na takiej pozycji. W sumie jakiejś. Sensownie. No i mamy kamarę. Plan rozwoju kamary. No to to jest piłkarz, którego zdecydowanie bardziej chciałbym zostawić. Zatem idąc drogą eliminacji, Hiszpan. Przegrywa rywalizację i, i tutaj Busquets e, będzie chciał się pozbyć e, swojego rodaka, ale robimy to nie bez powodu, bo chcemy zwolnić miejsce dla e, podstawowego, dla jakby rezerwowego bramkarza, prawda? E, więc na tym się skupiamy. Oczywiście jest tutaj jeszcze e, poza wiarem e, Bowe, który no. Przez swoją narodowość ma u nas plusy, więc, więc na to musimy naprawdę zwrócić uwagę i, i czekamy na propozycje. Jak one przyjdą, to wtedy będziemy kombinowali transfer ciekawego napastnika. Zobaczymy, bo ten budżet mocno się ograniczył przez nasze. E, także e, przedłużenia kontraktów, no bo to też kosztuje. E, fajnie, że udaje nam się tę dwójkę tutaj gości jak najszybciej pożegnać. E, VR też jest zadowolony z tego powodu, więc e, ja również tutaj e, widzę duży sens w tym odejściu. Wydaje mi się, że w ogóle po sezonie pożegnamy się też z winią, mimo wszystko. Bo mamy teraz tych młodych obrońców, których będziemy mogli sobie kształtować w odpowiednie kierunki. No i dobra, gramy z, ze specją. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i w tym spotkaniu na wyjeździe przegrywamy ze specją, patrzymy na oceny. No i tutaj nikt nie mógł bo nie, nikt nie może powiedzieć, że, że on akurat to zagrał dobrze w tym meczu. Wszyscy zagrali źle. No i to zaskakująca porażka. E, trzeba to przyznać, zobaczymy jak to będzie wyglądało w meczu z Salernitaną. Porto składa propozycję e, za Zalewskiego, która nas nie interesuje. Nikolo zostaje z nami. Natomiast teraz, w takim razie, słuchajcie, skoro ja już decyduję się na tego zawodnika ofensywnego, którego potrzebujemy, no to trzeba go sobie e, znaleźć, ponieważ mamy tutaj no, Danżumek, który moim zdaniem jest arcyciekawy, e, bo możemy mu zaproponować dużo większe pieniądze. Eee, kiedy przyjdzie do nas, Beto tak samo, no jest Nionto. Nionto byłby dla nas idealny, no ale niestety nie ma opcji wypożyczenia go. Eee, Arnaud Danjuma jest super, bo on rozwiązuje nam e, i pozycję napastnika, i te boczne pozycje, i na tym, właśnie naszym środkowym napastniku, ten gościu. Wie, co trzeba zrobić, no nie? E, jeśli chodzi o Beto, no to tutaj mamy typowego napastnika, nie? Więc e, tu mamy profil podobny do Raspadoriego, tu profil całkowicie inny e, niż Włoch. Ja nie ukrywam, no, że mnie ten Dan Dżuma kusi najmocniej, no oczywiście, nią to kusi, ale e, trzeba by było go tutaj już teraz wyjąć z e, Arsenalu, a z tym byłby problem. E, wypożyczenie nie wejdzie w grę, choć w rzeczywistości to piłkarz, który został wypożyczony. Więc po odejściu dopiero WIARA e, będziemy mogli myśleć o tym ruchu. Zobaczymy, poczekamy. E, więc odchodzi nasz, e, no ten nieudany nabytek Fabio do Nordu i mam nadzieję, że tam się jak najszybciej rozwije. Oczywiście ja wolałbym, żeby on został w Italii, ale e, nie mieliśmy propozycji tego typu, więc, e, więc nie ma co. E, odchodzi też nasz e, świeżo nabyty Wisdom, e, no ale tu wszystko miało sens, nie? Jakby tutaj wiedzieliśmy, że tak będzie, e, więc tu nie ma mowy o jakiejś porażce w rywalizacji, cokolwiek, po prostu to jest gościu, którego chcemy. W ten sposób oddać. No i Roger Ibanez miałby przejść do Milanu. Ale czy Milan ma kogo Bo jakby ja mogę go oddać, ale jeszcze potrzebuję piłkarza w zamian. Eee, a Wy raczej nie dacie mi nikogo, kogo ja bym chciał, bo nie dacie Mi Ficaio Tomoriego, Rudigera raczej mi nie dacie. Malik Tiau super piłkarz, ale raczej mi go nie dacie, więc mnie to nie interesuje. Więc jeżeli Wy go chcecie kupić, to ja go mogę sprzedać, ale nie sprzedam Rogera Ibaneza za mniej niż 100. Milionów euro. To jest nasz price tak na cały czas młodego, 26-letniego piłkarza. No i oni mówią, że nie, po prostu. Zatem e, mnie to w tym momencie nie interesuje. No i spotkamy się z Salernitaną. Bowę dostaje propozycję wypożyczenia do West Hamu, ale to jest akurat piłkarz, który nigdzie się nie rusza. Natomiast, skoro ta kadra nam się tak zawęża, znaczy yy, nadal jest trochę za szeroka, mimo wszystko. To czy Kamara nie chciałby odejść na wypożyczenie, to jest pytanie. Ale moim zdaniem to nas może ugryźć, więc wolałbym tego yy, nie robić. Natomiast przed kolejnym meczem dokonam zmiany, która będzie taką zmianą trochę na stałe. Yy, no i zaprosimy tutaj yy, Marcosa Jurente do podstawowej jedenastki. Stawiam się nad pozycją, na którą chcielibyśmy go dać. Wydaje mi się, że Marcos Jorrente pojawi się tutaj za Maggiore, więc to jest pierwsza zmiana. I Spinacola wróci do drużyny. Więc zapisujemy ten skład na stałe. E, tak gramy w meczu ligowym. A potem przed starciem Pucharowym będziemy dokonywali kolejnych zmian. A Zeki Czelik, no nie pozostanie z nami na długo. Ej, no słuchajcie, jakby sorry, ale jak mogłem się spodziewać, że Turek, który ma wartość. 17 milionów, zaraz po podpisaniu dostanie do, odejść za tą klauzulę. Jest to głupie, no jest to mega głupie, no ale już tego nie obejdziemy. E, gramy w ten sposób, no to już bez czelika w podstawowym składzie. A skoro bez czelika, e, no to otwiera to dre grę e, Maggiore, no bo Jorente wraca na prawą obronę. No bardzo mi przykro, wiem, że on raczej nie jest z tego powodu zadowolony, ale e, trzeba to zrobić w ten sposób. Więc mamy to. No i zobaczmy to spotkanie Roma Salernitana. Wygrywamy dwa do zera. strzela, debala strzela, patrzymy na oceny. Jorentę e, zagrał bardzo przeciętne zawody. Spinacola, natomiast wrócił i, i wyglądał dobrze. No i zobaczymy, Zeki słuchajcie, może jeszcze e, okazać się być e, piłkarzem jak najbardziej lojalnym i nie zdecydować się e, na odejście. Natomiast Lons e, daje nam pieniądze za wiara. E, I to jest akurat zespół, z którym ja jestem bardzo chętny ponegocjować w ramach skautingu, bo oni mogą mieć piłkarzy, którzy. Nas zainteresują. Na pewno ciekawym zawodnikiem jest Przemysław Frankowski, gdybyśmy grali na e, b, bokach, obro znaczy na piątkę obrońców, ale nie gramy. E, patrzymy sobie na defensorów. Jest tu Szalaj, jest tu Ayer, jest tu Weber, e, gratit, ale nas nie interesuje. Dobra, e, napastnicy. Jest tu jakiś Rigen, to nas nie interesuje. Jest tutaj ten Said, nas nie interesuje mają tego Jurgena Stranda Larsena, okej, okay, no to jest piłkarz, nad którym można się zastanowić pomocnicy, no i tak, jest Samet, który wygląda potężnie Fofana, onana. jest też Polak Poręba ale on już nie robi takiego wrażenia ale to są na pewno zawodnicy, nad którymi warto się tutaj zastanowić, natomiast no ten scouting kończymy po prostu konkluzją, że dajcie mi dychę i jest wasz, co wy na to 8400. Ja nie mam zamiaru tu się dłużej targ targować, bo chciałem zobaczyć, czy dadzą, a że widziałem, że ten ee, wskaźnik niezadowolenia e, mocno skoczył, to wolę go sprzedać. Dobry klub, pieniądze są ok, e, i mi to pasuje. Czekamy w takim razie teraz na mecz z Citadelą. E, no i na to spotkanie czeka nas dużo zmian, e, jeżeli chodzi o mecz pucharowy. Bo tak, zobaczymy tutaj ciebie. E, Spinacola zagra, Araujo Eee, z ibaniezem zagrają natomiast e, pytanie o ciebie ale ty na prawą stronę tak średniawka nie to jest minus jeden e, więc zagrasz sobie e, kolego mój drogi tego półlewego i araucho dostanie szansę na prawej stronie nie araucho po prostu odpocznie e, i tu szansę dostanie e, kamara i tu zapraszamy bowę na tę pozycję więc w ten sposób to wygląda oczywiście nie zapominam o Zalewskim, którego zobaczymy sobie ja bym najchętniej go zobaczył na lewej obronie, no ale nie możemy tego zrobić, więc Nikolo zamiast Raspadoriego Zalewski na lewe skrzydło Baru zagra sobie tu na środeczku i tu zapraszamy jeszcze Wolpato no i super, zobaczymy jak to jak to nam wyjdzie drużyna jest mocna, słuchajcie, no drużyna jest bardzo mocna

rywalom zawsze na takim meczu też będzie dwukrotnie zależało, nie? i to jest istotne ale wygrywamy, Pellegrini zdobywa bramkę, więc Skeptyn musiał się pojawić na boisku, e, Kajki e, słuchajcie, zagrał naprawdę świetne zawody, no bo zobaczcie, 7-7 ta ocena robi wrażenie e, Zalewski, występ jak najbardziej do zapomnienia Baru, Volpato tutaj e, duże pozytywy, Bowe tak samo, e, więc no, na pewno występ naszego e, naszego Brazylijczyka młodego cieszy. I zobaczcie, Citadela też miała Okazję, ale nasz turecki bramkarz stanął im na e, drodze i to e, skutkowało bardzo wysoką ceną. Więc słuchajcie, to, to była Łatwa rozbiegówka, ale ważne, że się tutaj e, że się tu nie potknęliśmy i te e, kroki na tej prostej drodze, jako była Citadela, e, postawiliśmy pewnie. Bo Rusja Dortmund chce Ibanieza. Nasz price tak na Ibanieza to jest 100 milionów e, euro I jeżeli oni dadzą nam 100 milionów, to ja ibanieza za te pieniądze sprzedaję. To jest po prostu cena, którą bierzemy za tego zawodnika i zobaczymy, czy się na to zgodzą, czy nie. Natomiast e, o tym wszystkim dowiemy się już jutro, bo dziś e, odcinek. Jak się kończy, za co bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, Tomori nie może się Was już jutro doczekać. Widzieliście, jak macha? Mam nadzieję, że go nie zawiedziecie i się już jutro zobaczymy.